Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca. Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Poniedziałek 18.15, czas na magazyn żużlowy na antenie Radia Elka, który także możecie słuchać w internecie na elka.pl. W studiu gospodarz i jego goście, witam. Witamy, jeszcze dobry wieczór, jeszcze ciemno za oknem i bardzo zimno. Witamy w zimowym magazynie żużlowym. Witamy rodzinny team Miśkowiaków, bo jest Robert Miśkowiak. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dawno niesłyszany, zresztą nie widziano nas w radiu i po raz pierwszy przed mikrofonem Radia Elka, ale mam nadzieję, że nie ostatni przed takim stacjonarnym mikrofonem, bo już gdzieś kilka razy mieliśmy okazję rozmawiać. Siostrzeniec Roberta, Kuba, witamy serdecznie. Witam. Młodzieżowiec, wychowanek też drużyny z naszego regionu, bo WKM-u Wschowa, o tym wszystkim porozmawiamy, ale niestety nasz magazyn żużlowy rozpoczynamy od złych wieści z Hiszpanii, gdzie trwa zgrupowanie Fogołuni Leszna. Właśnie tam kontuzji doznał Piotr Pawlicki. Dziś po 15 rozmawiałem z przebywającym tam menadżerem leszczyńskich Byków, Piotrem Baronem. Piotrek, no co? Na dzisiaj będzie miał zabieg na tą kostkę i tyle, no i zobaczymy, co tam dalej będzie. Tak naprawdę nic więcej nie wiemy. Jak doszło do tego wypadku? No, zawinęła mu się gdzieś noga na skoku, nawet upadku żadnego nie było, więc nie ma co mówić o jakimś upadku czy wypadku, nie? Tam plotki są różne. Przeskoczył skoki, spadła mu noga i tyle, no. I uszkodził sobie tą kostkę. Czyli co, czekamy na te oficjalne wieści wieczorne, poniedziałkowe wieczorne wieści ze szpitala? No to innych wieści pewnie nie będzie, no. Jest tylko kwestia teraz, jak szybko Piotrek wróci do zdrowia. A co z pozostałymi zawodnikami, jak wyglądają te treningi? No cóż, wróciliśmy właśnie z pierwszego treningu, zaraz po południu będziemy mieli o 18 jeszcze salę. Dzisiaj jeździliśmy dalej na krosie, na nowym torze i z zawodnikiem myślę, że się poruszali całkiem dobrze. Wygląda to wszystko fajnie i ładnie, natomiast no teraz, jak wszyscy wiemy, jedyne co złe nas doszło, no to że tutaj był urazu kostki doznał i tutaj troszkę musimy się uzbroić, cierpliwość, zobaczyć, co będzie i tak dalej. Są też oczywiście rowery. Są rowery, tak. Jeździmy dwa dni na krosie i po tych krosowych zajęciach mamy również salę, gdzie ćwiczymy i kolejny dzień, trzeci, jak nam dochodzi, to zawsze są rowery, jest taki dłuższy trening tlenowy i tam zawodnicy do 2,5 godziny poruszają się też na rowerach, jeżdżą, łapią wiatr w płucach i następny dzień od nowa to samo. No to jak każdy obóz w sumie, no to nic nowego. To też treningi razem z klubem Real 6400? Jeżeli chodzi o rowery, to tak, z nimi pracujemy. Co z temperaturą, bo tu w Polsce przynajmniej temperatura to temat numer jeden, oczywiście ta ujemna temperatura. Jak to wygląda w Hiszpanii? Szczerze powiem, gorąco jakoś tam nie mamy, ale jest temperatura w granicach między 8 a 12 stopni, czasami dochodzi do 15 i spokojnie można sobie te treningi przeprowadzać na świeżym powietrzu. Całe szczęście na razie nikt się nie poziębił, bo aż takich temperatur nie ma. No jak tak nie, warunki do pracy są naprawdę znakomite. Te tory motocrossowe są gdzieś w pobliżu hotelu? Czy trzeba dojeżdżać? Czy to jest jeden tor? Czy jeździcie na różnych? Jeździliśmy do tej pory na 3 torach. Każdy inny, ale jeździmy po 2 dni na jednym torze. Jutro jeszcze też będziemy mieli powtórkę. A tory od hotelu mamy je w granicach 40-50 km, więc daleko nie trzeba zajeżdżać i odjeżdżać od hotelu, żeby można było już robić ten sport. Powrót 1 marca. Dokładnie tak. Jutro mamy ostatni trening krosowy. W środę jeszcze mamy salę i w czwartek rano wyjeżdżamy z hotelu. W czwartek po południu jesteśmy w Lesznie.
Tyle prosto z Hiszpanii, menadżer olsztyńskich Byków Piotr Baron. My oczywiście ściskamy kciuki za to, aby ta przerwa w przygotowaniach do sezonu Piotra Pawlickiego trwała jak najkrócej. Dodam tylko, że zawodnicy olsztyńskich Byków też trafili na mecz do Barcelony, zatem tak troszeczkę piłkarsko-żużlowo-rowerowo zrobiło się w Barcelonie, choć temperatura nie zachwyca. A jak wyglądają te przygotowania do sezonu w teamie Miśkowiaków? Robert Miśkowiak to przecież indywidualny mistrz świata juniorów z 2004 roku. Kiedyś, zwłaszcza warto przypomnieć tym młodszym kibicom sportu żużlowego, też żużlowy z leszczyńskich Byków. Tak, my się przygotowujemy do sezonu swoim sprawdzonym, stałym systemem. Mamy zajęcia w Rawiczu, mamy zajęcia w terenie, na sali oraz też jeździmy na motocyklu crossowym, gdy pogoda na to pozwala. Tak naprawdę teraz mamy chwilową przerwę, ponieważ temperatury są ujemne i tak naprawdę czekamy, aż ta nawierzchnia się poprawi. No, cały czas jesteśmy w rytmie takim, w rytmie przygotowawczym i ćwiczymy, aby po prostu być w dobrej formie. To jest bardzo ważne i istotne, i żebyś wchodząc do sezonu się dobrze czuć na motocyklu. Robert, wspominał się o zajęciach na hali w Rawiczu. Czy tam jest jakaś grupa żużlowców, taka żużlowa, która trenuje? Bo mamy taką w Śmiglu, gdzie ci, jak to mówimy, no, z naszego regionu, którzy gdzieś są na tej żużlowej delegacji, nie emigracji, trenują wspólnie. Rafał Okoniewski, jeszcze kilku zawodników. Norbert Kościuch, też zresztą zawodnik Orła Łódź. Czy wy też taką grupę macie w Rawiczu? To jest taka półżużlowa grupa, gdzie jest nas tam czterech zawodników. Jest Marcel Kaiser też, i chodzi, był Piotrek Świderski, który też z nami uczestniczył w zajęciach. Są też inne chłopaki, które uprawiają tak naprawdę sport nie żużlowy, ale uprawiają, są w rytmie sportowym i chodzą na zajęcia, więc jest nasza grupa, gdzieś mieści 8-10 osób, to zupełności wystarcza, aby zrobić fajny, przyzwoity trening, aby każdy z niego był zadowolony. Kuba, ty do sportu żużlowego trafiłeś tak troszeczkę okrężną drogą, bo ta pierwsza sportowa miłość to motocross. Tak, na początku miałem przygodę z motocrossem, jeździłem w zawodach, a później zdecydowałem się spróbować swoich sił na żużlu. Czy to taki mocny wpływ, no nie zadam tego pytania, czy to mocny wpływ wujka, bo na pewno tak było. Tak, od małego przebywałem w warsztacie z wujkiem i podpatrywałem, pomagałem w warsztacie przy wujka motorach, zawsze coś pomagałem i powiedziałem wujkowi, że chcę spróbować na motocyklu żużlowym i tak właśnie się stało, że spróbowałem. A wujek nie powiedział, nie, lepiej Kuba motocross, lepiej inny sport, może troszeczkę mniej niebezpieczny? Nie mówił tak? Nie, mówi, że jak chcę, to mogę spróbować. Czy ta pierwsza próba była na torze w Rawiczu, czy na innym torze? Tak, na torze w Rawiczu pierwszy raz miałem kontakt z motocyklem żużlowym. No, praktycznie po sąsiedzku z domem. Dokładnie. My tutaj, Rawicz zawsze był dla nas i zawsze jest dla nas otwarty. Możemy skorzystać z toru, kiedy tylko mamy taką możliwość, więc z góry tutaj rawickim działaczom, panu prezesowi dziękuję, bo to jest naprawdę wielki ukłon co do tutaj do nas, gdyż mieszkamy niedaleko tak naprawdę stadionu i możemy korzystać w każdej chwili. Nie wiem, czy Robert, nie jesteś, jeżeli byśmy tak statystyki prowadzili, czy nie jesteś żużlowcem, który mieszka najbliżej stadionu? Chyba że ktoś mieszka na samym stadionie. Chyba że tak. No to bardzo pan doskonale wie, gdzie mieszkam, więc tak mówię, bardzo blisko mieszkam. W sumie bym motocykl spalił i zagrzał go dobrze i mógłbym startować pod taśmę na stadionie, więc ten sport jest mi blisko domu i tutaj jeszcze raz z tego miejsca tutaj dziękuję właśnie działaczom marawickim za to, że zawsze mogliśmy korzystać z tego obiektu. I też i tak się stało w przypadku Kuby. Kuba cały czas jeździł na motokrosie, jeździ na motokrosie w sumie. Wiadomo, że teraz może być mniej czasu, aby korzystać z tego sportu, czy jeździć na zawodach motokrosowych, ponieważ przygotowujemy się do żużla i to teraz będzie nadal to robił, bo tak chce. Ale była taka możliwość i próbował pierwsze treningi swoje na torze w Rawiczu, gdzie spodobało mu się to i chciał po prostu kontynuować to dalej. Kuba, chyba jesteś pierwszym bodajże wychowankiem WKM-u w Schowa, który zdał licencję żużlową. Tak, w Schowie od moich pierwszych lat zacząłem w motocross i później zdałem licencję jako żużlową, jako WKM Schowa. Czyli przeszedłeś też do historii Wschowskiego Klubu Motorowego. Tak, jestem pierwszym żużlowcem tego klubu i pozdrawiam wszystkich zarządu WKM Schowa. Myślisz, że tam będą jacyś następcy?
czy jak na razie nie? Twoi następcy, którzy taką samą drogą od motokrosu przejdą do sportu żużlowego. Nie wiem, zobaczymy. Na pewno jakaś zachęta jest. Kuba, tak. Wróciłeś z obozu zimowego, teraz z Orłem Łódź, wróciłeś ze Szczyrku, wcześniej było Zakopane, zatem chyba śniegu na teraz póki co masz dość. No tak, 2 tygodnie byłem w górach na obozach. Pierwszy tydzień to było z kadrą, drugi z moim klubem Łodzią. No, fajną pracę przez te 2 tygodnie zrobiłem. Dużo pojeździliśmy na nartach i bardzo fajne treningi były. O tym, co przed nami, jeszcze sobie porozmawiamy. A w piątek w Galerii Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie odbyło się kolejne żużlowe spotkanie, na które prowadzący Wiesław Dobruszek zaprosił tych, którzy przysłużyli się do zdobycia przez Unię Leszno złotych medali młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowych w 1996 i 97 roku. Adam Skurnicki, doskonale znany w Lesznie i ciebie chyba najbardziej tu kibice pamiętają, a przy okazji tych wspomnień na niektórych zdjęciach trudno było cię rozpoznać. No, kiedyś miałem dłuższe włosy, więc trochę się pozmieniałem, ale kilogramów na szczęście za dużo nie przybyło, a miło było powspominać te wszystkie dawne czasy. Najważniejsze, że kibice pamiętają. No oczywiście, cieszę się, że tutaj dzisiaj byłem i że mogłem zobaczyć właśnie tych ludzi, z którymi miałem okazję, których miałem okazję poznać na początku mojej kariery. To ta zgrana paka. Tak, tak, miło było zobaczyć tych ludzi, którzy doradzali, jak stawiać pierwsze kroki w życiu, a także na arenach sportowych. Czy gdzieś jeszcze od czasu do czasu macie z sobą jakiś kontakt? No raczej teraz rzadziej, no tak jak czasami z rodziną spotykamy się na pogrzebach. Bolesław Osowski, były trener żużlowców leszczyńskich Byków, no i mający wtedy pod opieką tych gości Adama Skórnickiego, Damiana Balińskiego, Andrzeja Szymańskiego, Roberta Mikołajczaka, czy oni byli, no powiedzmy, grzecznymi podopiecznymi? To znaczy, jeżeli chodzi o grzeczność, to oni nie grzeszyli nią za bardzo, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o trening, nie miałem z żadnym z nich najmniejszych problemów. Jeżeli jakikolwiek problem się zdarzał, to tylko przez tych zawodników, którzy do nas gdzieś dobili z innych klubów. A w Unii Leszno, ci co wychodzili już spod moich rąk, to tutaj wszyscy, mogę powiedzieć, że byli wzorem. I to była po prostu przyjemność. Nie chcę powiedzieć, że byli jak Chińczycy, chociaż dużo do tego tam specjalnie nie brakowało. Gdzieś te wspomnienia dzisiaj odżyły, chociażby przy okazji tych obozowych zdjęć? To znaczy, mówię, no nie oczekuję po iluś tam latach jakiegoś uznania, czego, chociaż jest bardzo mi miło, że gdzieś tam ktoś jeszcze coś pamięta. Ile lat był pan trenerem leszczyńskich Byków? No 22-23 lata, no ale przedtem jeszcze w Unii pracowałem chyba 4 czy 5 lat z sekcją gimnastyczek. No właśnie, bo nie wszyscy wiedzą, że Unia Leszno to też zupełnie inne sporty. No właśnie, ja mówię, to tak jak no, czuję się troszeczkę też winny, że mało gdzieś tam czasem odzywam się i mówię o tym swoim pierwszym trenerze, panu Mieczysławie Janaszaku, który rzeczywiście bardzo wielu leszczyniaków usprawnił i rzeczywiście w gimnastyce poświęcił tam swoje życie. W dalszym ciągu ma pan jakiś związek z żużlem? No w tej chwili już nie. Ja jestem emerytem, jestem w takim wieku, że cieszę się, że żyję. A te słynne spotkania Głównej Komisji Sportu Żużlowego, takiej oczywiście naszej leszczyńskiej. Nadal kontynuujemy. To znaczy, mogę powiedzieć, że tak z tej swojej kariery, bo prowadziłem i koszykówkę i wszystko, czasem to mi było troszeczkę przykro, bo nawet po wielu latach nie zawsze spotkałem się z takim jednym słowem. Dziękuję. Tyle Bolesław Zasowski, a tak w ścisłości te posiedzenia Głównej Komisji Sportu Żużlowego, tej leszczyńskiej, umownie nazwane, odbywają się w kawiarniach na rynku. Tam można spotkać starszych panów, weteranów sportu żużlowego, porozmawiać z nimi. Zdaje się, że nawet codziennie te spotkania odbywają się. Herbatkę można wypić i przy okazji powspominać. Robert Miśkowiak rozpoczynał swoją karierę w barwach Pilskiej Polonii, ale wcześniej Robert były Pawłowice. Tak, dokładnie. Była to
świetna szkółka, która funkcjonowała w tamtych latach. Był taki ewenement tak naprawdę na skalę taką może światową, Polski na pewno, ale i światową, gdzie tak naprawdę sporo tych adeptów tam brało udział w tych zajęciach. Było nas naprawdę dużo tych zawodników, gdzie tak naprawdę trening zaczynał się o godzinie 10 w sobotę, a kończył się o godzinie 16 i jeszcze nikt się tak do końca nie najeździł, więc świetna sprawa, świetny czas spędzony, więc szkoda, że to nie jest kontynuowane. Z pewnych przyczyn zostało to zamknięte i tak naprawdę środowisko żużlowe i sport żużlowy na tym bardzo ucierpiał. U pana Stanisława Śmigielskiego były co prawda spartańskie warunki, ale rzeczywiście tych asów żużlowych torów z tych niewielkich pawłowic wyszło kilku. Na pewno tak, były to może spartańskie czy warunki, czy może no takie były jakie były na daną chwilę, ale tak naprawdę każdy uczył się tam tych pierwszych jazd, ślizgów, uczył się pokonywania przede wszystkim muku poprawnego, tym bardziej ten tor tak naprawdę jechał się cały czas po łuku i o to właśnie w tym wszystkim w tych najmłodszych latach chodziło, aby usprawnić i doskonalić jazdę na łuku, a prosta przyjdzie z czasem, więc tak to było w tamtych czasach, więc świetna szkoła żużla, no szkoda, że to tak nie jest kontynuowane, no ale trudno. Tak się złożyło, że później była Piła, był Wrocław, było Olesno, no i tak chyba do końca nie wszystko wyszło. Na pewno kilka rzeczy bym po prostu pozmieniał przez tą moją dotychczasową karierę. No wiadomo, że człowiek się uczy na błędach, idzie przez życie, ale też i popełnia pewne błędy, gdzie później to one się w pewnym czasie odbijają czkawką tak naprawdę. No cóż, staram się jeździć jeszcze jak najlepiej, tym bardziej, że już trochę lat jeżdżę na żużlu, ale staram się, człowiek się uczy całe życie i nigdy nie jest na naukę za późno, więc staram się doskonalić, aby po prostu jeszcze coś pokazać i być coraz lepszym zawodnikiem. Mam teraz Kubę, którego tak naprawdę od samego początku prowadzę, jeździł cały czas na motocrossie, gdzie też mu cały czas pomagałem i bywałem z nim na wszystkich treningach tak naprawdę i chcę te swoje błędy, jakie ja popełniałem wcześniejsze, wykorzystać i przekazać jemu, aby on ich nie popełniał. Robert, ale był taki jeden mecz, kiedy musiałeś zastąpić Lee Adamsa, kiedy pojechaliśmy do Częstochowy. No i właśnie dzięki twoim punktom Unia Leszno wygrała to spotkanie. Tak, pamiętam, był to chyba w Częstochowie to było. Częstochowie, i tak. To był bardzo ważny, istotny mecz. Dzięki niemu awansowaliśmy do finału, do meczu finałowego, jeżeli dobrze pamiętam. Musiałeś zastąpić Lee Adamsa na pewno wtedy nieobecnego. Chyba tak i na pewno godnie go wówczas zastąpiłem, gdzie zdobyłem sporo punktów i te punkty zaważyły na tym, żeśmy wygrali spotkanie, więc tak naprawdę w tym spotkaniu poprzez pryzmat całego sezonu mojego tak nie do końca udanego, powiem szczerze, to nie do końca każdy wierzył, że zrobię jakieś tam dobre punkty, a jednak warto wierzyć, bo tak się stało. I dzięki temu jechaliśmy w finał i chyba wtedy, żeśmy to byli mistrza Polski, drużynowego mistrza Polski. Ja w każdym razie pamiętam z twoich startów w barwach leszczyńskich Byków właśnie ten mecz. Na pewno był bardzo udany, więc ja go też pamiętam i był to mecz bardzo ważny, bo jeżeli pan go pamięta, to wiadomo, że kibice ten również go w sercu pamiętają. Kuba, tak naprawdę śledziłeś od samego początku karierę wujka, jego sukcesy, jego wydarzenia rocznikowo, no jesteś stosunkowo młody, bo miałeś, zdaje się, że 3 lata, jak wujek został indywidualnym mistrzem świata juniorów. No tak, jak wuja został mistrzem świata juniorów, to tego może nie pamiętam, ale tak to zawsze z wujem od małego jeździłem na zawody i zawsze patrzyłem, jak jeździ. A czego można było się od wuja nauczyć tak na początek, tak jak tego, gdybyś tak miał oceniać zawodników, czego od wujka byś się chciał nauczyć tak najbardziej? No nie wiem, czego, na pewno chciałbym startować tak dobrze jak wuja, bo bardzo dobrze mu to wychodzi i... A jak ze sprzętem wygląda? Czy wujek dba o sprzęt? Tak, wuja bardzo dużo mi pomaga sprzętowo. Na pewno mam duże wsparcie od wuja w sprzęcie. Jeszcze wrócimy do tych rozmów o rodzinnym teamie, bo teraz ponownie zabieram państwa do Galerii Lochy.
Andrzej Szymański, były żużlowy z Leszczyńskich Byków. Andrzej, no bardzo miłe spotkanie, braw, co niemiara. Zareagowałem na zaproszenie bardzo chętnie, bardzo miłe spotkanie, dużo, dużo takich ciekawostek, dużo wspomnień tutaj z Adamem, z Robertem, z trenerem Bolesławem Osowskim. Myślę, że więcej powinno być takich właśnie spotkań, bo ludzie przy takich wspomnieniach i się radują i po prostu wspominają te lata, które były bardzo fajne dla nas. Rzeczywiście byliście taką zgraną paczką? Mi się wydaje, że tak. To, co było kiedyś, my tworzyliśmy taką rodzinę. Ja myślę, że teraz zawodnicy to po prostu zawodowcy pakują swoje busy, rozjeżdżają się i każdy jest indywidualną osobą. A my, patrząc z perspektywy czasu, my byliśmy taką zgraną naprawdę rodziną. My, myślę, traktowaliśmy siebie jak bracia. Jeszcze jakieś kontakty do tej pory są? Tak, pewnie. Ja mam cały czas kontakty z Damianem. Mówię dużo, dużo. Cały czas. Były żużlowiec z Leszczyńskich Byków, Robert Mikołajczak, który miał okazję do wspomnień tu w Galerii Lochy. Robert, chyba miłe takie spotkanie. Tak, bardzo miłe. Naprawdę było tutaj sympatycznie. Była możliwość spotkania się z dawnymi kolegami. Co prawda Adama widuję dosyć często. A z Andrzejem no, nie mam aż takiego kontaktu, nie widujemy się zbyt często, dzisiaj była okazja, żeby porozmawiać, zapytać się, co u niego słychać, jak się czuje i tak dalej. Ty w dalszym ciągu masz kontakt z Czarnym Sportem? Tak, ja cały czas mam kontakt od, można powiedzieć, od 27 lat, nieprzerwanie jestem w tym sporcie, 18 lat jako zawodnik, a teraz już no, dziewiąty sezon. Jako mechanik pracuję i dalej jestem w tym, nic nie zmieniam, na tą chwilę zostaję tak jak jest, jeszcze mam nadzieję ładnych parę lat jestem w stanie przepracować. Komu teraz pomagasz? Strojem bachelorem jestem od samego początku, myślę, że to jest pierwszy, jedyny zawodnik, z jakim współpracowałem i będę współpracował, no zobaczymy. Robert, dla wielu zaskoczeniem było, że ty z zawodu jesteś jubilerem. Tak, jestem. Co prawda w zawodzie nie przepracowałem ani jednego dnia. Skończyłem szkołę z takim zawodem i sport też zdecydował o tym właśnie, że nie poszedłem w tamtym kierunku, tylko zająłem się sportem na dobre. Ta precyzja, ta dokładność pomaga teraz przy okazji chociażby gdzieś tam no, przygotowywania motocykli? No, myślę, że pomaga, ale to też nie ma za wiele wspólnego. No, ja zawsze robiłem jakieś tam robótki takie bardziej precyzyjne. Kiedyś jako dziecko do modelarni chodziłem. Także no, precyzja jest jak najbardziej wskazana w tym sporcie i trzeba wszystko dokładnie przygotować tak, żeby nic się nie wydarzyło. A propos sportu, można cię też spotkać chociażby na meczach leszczyńskich koszykarzy Jamalek z Polonii. Tak, kibicuję Polonii Leszno, chodzę na mecze. Kiedyś jeszcze jak była drużyna kobiet w Ekstraklasie też chodziłem, teraz Polonia gra znakomicie, także naprawdę przyciąga dużo, dużo ludzi na halę Trapez, także no, kibicuję im, tym bardziej, że jest taki sezon w żużlu, można powiedzieć, martwy. No to ma się jakieś tam inne pasje i zainteresowania, ja chodzę na koszykówkę. No jedno ze spotkań ściągnąłeś też Troja Bachelora. Tak, Troj chyba był dwukrotnie, nie tylko on, bo i Ronan Tungate był, również z nami oglądali, ale to może nie ja ściągłem, tylko też inny kolega Perez, który bardziej w tym sporcie siedzi ode mnie i to też on, można powiedzieć, namówił mnie, żeby przyjść na halę i pokibicować koszykarzom. I tyle, jeżeli chodzi o spotkanie w Galerii Lochy. Czekamy na następne. A w naszym magazynie żużlowym krótka przerwa na reklamy. Reklama. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz sok jabłkowy Solevita, różne rodzaje. 33% taniej. 8,69 za 3 litry. Oraz kawa ziarnista Lavazza Qualiterosa. 37,99 za 1 kg. Już teraz w Lidlu. Reklama. Drogeria Hebe. Wszystkie tusze do rzęs w promocji 1 plus 1 za grosz. Tylko do 28 lutego. Miksuj dowolnie w ramach tej samej marki. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma Glos z Ponieca. Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot firma B&B.
U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych. Oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. My wracamy do naszego magazynu żużlowego, do naszych gości. Taki rodzinny team, właśnie nie wiem, Robert, Misiek Team, jak to nazwać? Misiek Racing Team? Misiek Racing Team. Może tak być. Niech tak będzie, nie? Niech tak będzie, to tam każdy wie, o co chodzi. Każdy wie, Misiek Racing Team, także w składzie Robert i Jakub, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Kuba, za pośrednictwem portalu regionu sport.lk.pl, kibice zadawali też pytania już od wczoraj. Jedno z nich jest następujące. Kuba, jaki będziesz miał team w tym sezonie i czy będziesz korzystał z mechaników wujka? Tak, team będziemy mieli trochę inaczej niż w zeszłym roku. Każdy będzie miał swojego mechanika, a warsztat mamy wspólny jeden i każdy będzie miał swojego mechanika. Wspólny, rodzinny warsztat, więc gdzie od samego początku są wszystkie sprzęty przygotowane w jednym miejscu, więc dużo miejsca, no więc fajnie się pracuje, no co. Co z tunerami, bo wspominałeś, że no chciałbyś, żeby Kuba uniknął pewnych błędów, które ty gdzieś miałeś przy okazji swojej kariery. Czy ty masz listę tunerów i mówisz, Kuba, sprawdzamy tego, zamawiamy silnik u tego, jak to wygląda? Nie, tunerzy są tak naprawdę, Kuba będzie korzystał z moich tunerów. Jest tak, że tunerzy Kubę znają, ponieważ przez lata pracy ze mną to pamiętają Kubę, jak był mniejszy nawet, jeżeli nawet jak gościli u mnie w domu. Więc... Kubę znają i już nawet mi ostatnio mówili, że to jest ten mały chłopiec, co jak byłem 10 lat temu, to on biegał wyrósł, koło nas. Wyrósł. Jednak wyrósł i teraz... Chyba jest wyższy od wujka. Dokładnie. I teraz tuner będzie przygotowywał temu chłopcowi, co biegał 10 lat temu koło niego, po prostu sprzęt, więc będą ci sami, gdzie mamy wspólny jeden sprzęt. Kuba też będzie miał w tym roku nowe silniki do dyspozycji, więc no co, no będziemy patrzeć, jak wszystko to będzie działało. A zdradzisz nam tych tunerów, kto przygotowuje sprzęt? Czy są polscy, czy zagraniczni? Zagraniczni, są tunerzy zagraniczni. Nie chcielibyśmy po prostu mówić, to wiadomo, jest to okay. Jakaś nasza, może nie, że tajemnica, ale jakaś zawodowa tajemnica po prostu i tego się trzymamy i tyle, no. Co mogę więcej powiedzieć? Będziemy mieli wspólnych tunerów, którymi pracujemy przez pewien okres czasu i oby to działało. Kuba, tak naprawdę ten miniony sezon to debiut dla ciebie, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe i wszelkie inne. No, wszyscy mówią, że jesteś dużym talentem. No nie jest to dla ciebie takie ciężkie, takie obciążenie, że teraz będzie trzeba znowuż udowodnić, że rzeczywiście ten poprzedni sezon to nie był przypadek, rzeczywiście mam talent. Nie boisz się takiego obciążenia? Nie, staram się podchodzić do tego na spokojnie. Pierwszy sezon to był mój taki tak naprawdę niepełny, parę meczy w lidze, a teraz następny sezon to będzie taki, który od początku przejadę cały pełny sezon w lidze i w zawodach młodzieżowych. No nie startowałeś pełnego sezonu z racji wieku, oczywiście, dodajmy. Tak, w lidze nie mogłem jeszcze, bo dopiero w sierpniu miałem urodziny i właśnie dopiero od sierpnia zacząłem te parę meczy. 16 urodziny. Trzy mecze ostatnio, ale takie naprawdę takie trudne i ciężkie mecze, ponieważ ostatnio... Debiut w Krakowie to był też i ciężki trójka. Debiut. Była trójka, w dokładnie. W drugim starcie. Kolejne mecze to były w fazie play-offu, więc to było, też nie były łatwe mecze, ponieważ wtedy mieliśmy mecze z Tarnowem. Ciężki przeciwnik u siebie w domu. Tak naprawdę tor po opadach, też ciężki debiut w Łodzi. Następnie rewanż w Tarnowie, też ciężki obiekt, w którym Kuba startował drugi raz, bo tam po zawodach młodzieżowych, można tak powiedzieć, więc te trzy mecze, tak jak już wcześniej wspominałem, to nie były łatwe spotkania, ale jakoś sobie z tym poradził, więc co, no świetny początek, no zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, oby zdrowie dopisało bez jakiejś kolizyjnej jazdy, bo to jest najważniejsze, aby się rozwijać w tym wieku, to
to jednak tych upadków musi być jak najmniej i to jest jednak najważniejsze. Kuba, i w tym roku debiutu zostałeś zauważony też przez trenera naszej młodzieżowej kadry Rafała Dobruckiego, bo i powołania i cały ten splendor też na ciebie spadł. No tak, zostałem powołany do kadry, za co dziękuję trenerowi Rafałowi Dobruckiemu. Przede wszystkim sobie, bo tu te wyniki o tym świadczą, to co robiłeś na torze. Myślę, że u trenera Rafała Dobruckiego nic za darmo nie ma. No tak, był to dla mnie dobry sezon, no i mam nadzieję, że przyszły będzie taki sam albo jeszcze lepszy. O tym jeszcze sobie porozmawiamy. Na moment zmieniamy też troszeczkę dyscyplinę sportu, ale gdzieś tam przy żużlu zostajemy, bo z kolei w sobotę na Leszczyńskiej Kręgielni odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Kręglarstwa Dobry Rzut i Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia Leszno charytatywne kulanie, z którego cały dochód przeznaczony zostanie na pomoc Andrzejowi Szymańskiemu. Uczestnik tego charytatywnego kulania, który łączy w sobie i kręgle, i żużel, bo Jarosław Klecha to też były kręglarz leszczyńskiej Polonii, no ale też kibic sportu żużlowego, zatem nie mogło cię tutaj dzisiaj zabraknąć. Tak, zgadza się, musiałem tutaj być, z takiej racji, że wspieramy Andrzeja dzisiaj, jest to charytatywne spotkanie nasze. Jak zakończyło się twoje kulanie? Czy tu wynik był ważny, czy raczej po prostu takie no, zabawowe, ale ze szczytnym celem? Bardziej zabawowo dzisiaj. No. Do wyniku nie przykładałem dzisiaj się w ogóle, bo mówię, jak charytatywnie, to charytatywnie. No, bawimy się cały czas, nie? Pamiętasz oczywiście Andrzeja z czasów, kiedy śmigał po żużlowym torze? Jak najbardziej. Dobry zawodnik, utalentowany. No, spotkała go to właśnie, przykrość, co się stało. No, nic nie zrobimy. No. Pomagamy. Śledzisz to, co dzieje się z nim, jego rehabilitację i wiadomo, że te pieniądze są potrzebne. Tak, jak najbardziej. No, widzę, co tam się dzieje. Przede wszystkim na Facebooku widzę różne akcje. No, także no, warto pomagać przede wszystkim, nie? Ta brać kręglarska też zjednoczyła swoje siły, bo i Beata Bodarczyk, i gdzieś tam korespondencyjnie Mikołaj Konopka. Mikołaj przekazał swój puchar, Beata ma tutaj wpaść do nas też pokazać. Także myślę, że coś zbierzemy i przekażemy, nie? I czekamy na Andrzeja. Tak jest, czekamy na Andrzeja. W pół do czwartej ma być, także czekamy. Andrzej Szymański, dla którego ten turniej został zorganizowany? Andrzej, pierwszy raz na kręgielni? Pierwszy raz. No nigdy tutaj nie było. Nie było okazji, nie było czasu. To były treningi, mecze. Jak przyjąłeś taką inicjatywę, że ten turniej będzie zorganizowany dla ciebie? Ja bardzo dziękuję. Tutaj muszę powiedzieć, że wszystkim, którzy organizują ten turniej, ale przede wszystkim mojemu przyjacielowi Dawidowi Krause, bo zawsze o mnie pamięta, zawsze, nie wiem, od początku mojej kariery jakoś zawsze przychodził do parkingu, gadaliśmy i mówię, jakaś chemia między nami zaistniała i no mówię, jestem pod wielkim takim szokiem, że nadal po prostu udziela mi pomocy. Nie myśli tylko o sobie, tylko po prostu o innych, nie tylko o mnie, o żużlowcach, tylko wiadomo, że pomaga też dzieciom i innym osobom. Mówię, dużo uznania przede wszystkim, bo tutaj mówię, wyróżniam tylko Dawida, bo z nim mam najbliższe kontakty, ale naprawdę jest to człowiek o wielkim sercu. Dawida może z imienia i nazwiska nie wszyscy znają, ale jak powiemy Kili, to chyba wszyscy. Tak, tak się mówi jeszcze za czasów żużlowych, jak jeździł na mecze, na nasze wyjazdy. Zawsze był Kili, no i do dzisiaj każdy taki kibic żużla wie w Lesznie, kto to jest Kili. Czekamy też na licytację rozmaitych gadżetów, one tam gdzieś są po prawej stronie, jest też puchar od Mikołaja Konopki, są też gadżety od innych żużlowców. No fajnie, że są rzeczy, które można zlicytować. Miejmy nadzieję, że ta licytacja jakoś fajnie będzie przeprowadzona. Miejmy nadzieję też, że ludzie będą chcieli kupić. No i ja dziękuję już z góry wszystkim ludziom, którzy będą zaangażowani w tą licytację, aby mi pomóc. Tyle Andrzej Szymański, do kręgielni jeszcze dziś wrócimy. Zdjęcia oczywiście znajdziecie Państwo na portalu regionosport.pl. Mamy też specjalne podziękowania od pana Stanisława Śmigielskiego za pomoc w leczeniu wnuczki dla Roberta Miśkowiaka, teamu Misiek Racing Team, Jarka Hampela i Macieja Janowskiego z rodziną. To specjalne podziękowania od Stanisława Śmigielskiego. Robert, wszystkie kluby zostawiamy na boku. Teraz ważna rzecz, Orzeł Łódź, bo to taki trochę klub ewenement, jeżeli chodzi o wiele rzeczy. Był tu niedawno Norbert Kościuch, też o tym mówił. Klub, no, którym rządzi dosyć twardą ręką pan Witold Skrzydlewski, tak się przynajmniej mówi. Czy tak rzeczywiście jest? Znaczy, no w sumie tak jest, bo jest dobrze zarządzany klub. Jak widać, od wielu lat funkcjonuje
tak można powiedzieć, że bardzo dobrze, nie ma żadnych zadłużeń, żadnych problemów w klubie, więc jest to prowadzone wszystko rzetelnie i solidnie. Pan prezes sobie wytoczył jakiś tam swój tor, jak to ma być z zespołem i tak dalej, więc konsekwentnie podąża ku temu. Będzie nowy stadion, to jest też świetna sprawa dla całego środowiska żużlowego, dla Łodzi przede wszystkim. I to jest świetna sprawa. Myślę, że też i przez ten nowy stadion, gdzie on ma być jeden z najnowszych stadionów w Polsce, będzie tak zmodernizowany, że przyciągnie też i wielu nowych sympatyków sportu żużlowego. Stadion będzie w pełni zapełniony i będziemy mogli jeździć przy pełnych trybunach. No, świetna sprawa. No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Plan jest bardzo fajny i tylko możemy się cieszyć, że w Polsce powstaje nowy żużlowy obiekt. W tak dużym mieście. W tak dużym mieście. Sport żużlowy się w Polsce, jak widać, rozwija, więc cieszmy się z tego. Powstają nowe stadiony, nowe budowle, więc jest to świetna sprawa, jeżeli chodzi o nasz polski żużel. Robert, a jak to jest z panem Skrzydleckim? Czy częściej przychodził po meczach poklepać się, mówi dobra robota, czy częściej groził palcem, mówi oj, dwa punkty więcej, trzy punkty więcej by się przydały twoje. To tak nie jest do końca. Ja zawsze miałem bardzo dobre i mam relacje z prezesem Skrzydlewskim i tak naprawdę to prezes co innego mówi, a co innego czasami też i robi, ponieważ on doskonale wie, że czasami zawodnika grożąc mu, są różne typy zawodników, czasami wie, że jednemu pogrozić, czasami może mu zaszkodzić, a jednemu może tak naprawdę pomóc w tym, co zamierza zrobić. Więc raczej po meczu to prezes jechał już do siebie, nie siedział i nie bywał na jakichś spotkaniach pomeczowych. Następnego dnia żeśmy się dzwaniali, rozmawiali, jeżeli był jakiś problem, żeśmy to wyjaśniali, więc no co, no normalnie, jak to w każdej firmie. Kuba, Orzeł Łódź to była jedyna propozycja, żeby w tym klubie startować, bo jest tam wujek, masz opiekuna, masz taką dobrą duszę, no chyba lepszej sytuacji nie można było sobie wymarzyć. Tak, na pewno jest to na początku mojej kariery to na pewno bardzo fajnie tak mieć wuja koło siebie. No, w klubie łódzkim bardzo dobrze się czuję i dobrze, że podjęliśmy taką decyzję. A gdzieś tam były jakieś spekulacje, oczywiście medialne, że nagle dwóch zawodników, dwóch miśkowiaków ma przenieść się do Częstochowy, bo ponoć częstochowianie byli zauroczeni jazdą Kuby. Nie, może byli zauroczeni, ale to tak naprawdę nic takiego innego nie wchodziło w grę, ponieważ my się w Łodzi dobrze czujemy, Kuba potrzebuje spokoju, nie przejechał pełnego żużlowego sezonu jeszcze, więc tutaj można nam powiedzieć o jakichkolwiek zmianach. Dobrze się czuje w Łodzi, ma pewną opiekę. Prezes też za Kubę bardzo solidnie trzyma kciuki i wie, że się będzie rozwijał, więc nie było potrzeb jakichkolwiek zmian. Kuba musi być przy mnie i będziemy stopniowo podążać do przodu. A my teraz ponownie przeniesiemy się na Leszczyńską Kręgielnię. Dawid Krause ze Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Sportowego Unia Leszno, jednego z organizatorów tej akcji pomocy dla Andrzeja. Tory są, co prawda nie żużlowe, ale kręglarskie, ale cel jak zwykle szczytny. No pewnie, że tak. Cztery tory, niczym jak cztery tory żużlowe. No i walczymy i zobaczymy, jak to wszystko się tutaj potoczy. Ja akurat reprezentuję Stowarzyszenie Sympatyków Unii Leszno tutaj. No, mam nadzieję, że mnie tutaj nie przeciągną, można tak powiedzieć. Zobaczymy mojego wyniku. Andrzej z nami jest, no to też dobra informacja. No tak, Andrzej był troszeczkę oporny, żeby gdzieś tam wychodzić, ale jakoś nam się udaje go wyciągać tutaj do ludzi. Widać, że wczorajsza impreza mu się bardzo podobała, dzisiejsza tu widzę też jest rozchwytywany i zapewne będzie z nami do samego końca. No cieszymy się, bo tych gadżetów na licytacji jest co niemiara. Tak, jest bardzo dużo gadżetów. Nie zawiedli nas, można powiedzieć, przedstawiciele leczyńskiego sportu. Chciałbym też przy okazji podziękować za wczorajsze gadżety dla Roberta Mikołajczaka i dla pani, która wygrała karnet w czasie konkursu. No jest to bardzo miłe, że ludzie się przyłączają do takich rzeczy i pieniądze jak zwykle po prostu Andrzejowi się na pewno przydadzą, bo to jest ciężka kontuzja. Hubert Bezikiewicz ze Stowarzyszenia Miłośników Kręglarstwa. Dobry rzut. Turniej dla Andrzeja Szymańskiego trwa. No, Andrzej jest już z nami. Ile uczestników w końcu zgłosiło się do tego grania? No, lista została wypełniona prawie do ostatniego miejsca, czyli mamy na
80 osób, które wystartowały w dzisiejszym turnieju. Planowane zakończenie jest na godzinę 18, później nastąpi podsumowanie i jeszcze planujemy zrobić turniej tak zwanego jednego rzutu, a już oficjalnie będziemy, oficjalne wyniki, po prostu kwotę, którą uda nam się zebrać, to myślę, że będzie już podana w poniedziałek. Trochę tych gadżetów do licytacji jest. Bardzo dużo, bardzo. No czekamy tylko, żeby jeszcze frekwencja tutaj, żeby jeszcze ludzie przyszli i no licytacje już pierwsze były, teraz kolejne, a to jak przed chwilą powiedziałem, jest tego całe mnóstwo i naprawdę fajne, ciekawe rzeczy. Każdy myślę znajdzie coś dla siebie, a głównie kibice sportu żużlowego. Można powiedzieć, że ta brać sportowa w pewnym sensie się zjednoczyła, bo tych gadżetów od różnego rodzaju sportowców, nie tylko od żużlowców, jest sporo. Tak, bardzo dużo. No, chodziliśmy od firmy do firmy, od drzwi do drzwi pukaliśmy i powiem, że jestem bardzo pozytywnie i mile zaskoczony tą hojnością, którą spotkaliśmy ze strony właśnie tych ludzi i dlatego ten stół jest tutaj cały pełen i czekamy tylko, żeby te przedmioty znalazły swoich nabywców. A z tych licytacji, z wpisowego udało się zebrać ponad 6 tysięcy złotych. Licytacje oczywiście jeszcze trwają, zdjęcia z tego turnieju na portalu sport.lk.pl. Kuba, ten sezon jest dla Ciebie dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o drużynę, bo wiemy, że są aspiracje duże w Łodzi. Łódź chciałaby na pewno awansować do tej żużlowej ekstraligi. Oczywiście są jeszcze wszelkiego rodzaju imprezy indywidualne. Czy zamierzasz w nich startować? Tak, klub mnie zgłosił do imprez indywidualnych. No, to będą to eliminacje do Mistrzostw Świata Juniorów, takie różne. No i będę starał się jechać jak najlepiej, żeby po prostu pojechać jak najlepiej. Może drugi medal, ten złoty, zawiśnie tych indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w domu Miśkowiaków? No, zobaczymy. No, na pewno fajnie by było. Ale no wiadomo, trzeba ciężko pracować. Spokojnie, nic od razu, na wszystko przyjdzie czas. A ten, Kuba, tak nie patrz na wujka teraz, ten medal złoty indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów rzeczywiście jest gdzieś na jakimś honorowym miejscu w domu? Tak, leży schowany w pudełku i wuja zawsze odkurza go. Raz po raz, tak? Tak. Czyli dbasz o tą zdobycz. Nie, to Kuby mama odkurza, to dla mnie ja tylko siostra, nie? Czasami, bo ja tam za porządki to tak trochę nie do końca. W warsztacie to tak, ale tak w domu to tak nie za bardzo. Aż tak? Aż tak. Ojej. Czasami bywa, że tam coś porobię, ale to tak rzadko. Czyli z odkurzaczem nie zobaczymy cię. Nie do końca. W warsztacie owszem, to tam lubię sobie porobić, wiadomo, bo tym żyję, ale tak w domu to tak jest... Różnie z tym bywało. Skoro mówimy o życiu prywatnym w Misiek Racing Team, czy macie jakieś wspólne zainteresowania poza żużlem? Mamy wspólne, to już żeśmy wcześniej wspominali o tym, jest to motocross, gdzie tak naprawdę... Ale to prawie, że bliźniacza. Bliźniacza, tak, dokładnie, ale to pogrywamy razem w squasha. Wszystkie treningi, jakie odbywamy tak naprawdę, to robimy razem, wspólnie. Jest motocross, gdzie cały czas wspólnie uczestniczymy w treningach, czy jak ja nie uczestniczę, to z Kubą jeżdżę na różne zgrupowania, czy treningi wspólne tam z zawodnikami. Pogrywamy razem w squasha. No i tyle, no więc większość czasu spędzamy razem, dlatego jesteśmy tak bardzo ze sobą zżyci i tak już będzie. Jakieś wędkowanie może? Nie, często jeździmy też na treningi do doktora Misiaka. Pozdrawiamy serdecznie. Chcieliśmy tu bardzo z tego miejsca podziękować doktorowi za wspólne treningi, gdzie przygotowuje nas psychomotorycznie do sezonu i tutaj Kuby wyniki też jest wielki wkład tutaj w Kubę dyspozycję sportową doktora, więc dziękujemy bardzo. Czy ten sprzęt, Kuba, który teraz masz, to jest taki troszeczkę przychodzony po wujku, czy to rzeczywiście już w tej chwili, na tym etapie kariery są wszystkie nowe sztuki, wszystko co nowe idzie też do ciebie, nowy sprzęt też do wujka, jak to wygląda? No tak, sprzęt mamy bardzo dobrze przygotowany. Motory zawsze stosowane do mnie wuja i tak naprawdę to są jego. I no, użyczył mnie na zeszły sezon. W tym roku jak to będzie wyglądało? Kuba nie miał nowego sprzętu, miał starszy, ale tak naprawdę ten starszy sprzęt to czasami chodzi lepiej niż ten świeży. Gdyby to było takie proste, to w sezonie tak naprawdę każdy ma nowy motor i wszyscy by musieli wygrywać, a tak jednak nie jest. Kuba korzystał ze starych jednostek
i chodziło mu to bardzo dobrze, ale w tym roku też spróbuję czegoś nowego, świeżego i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na moment i po raz ostatni dziś zabieram Państwa do leszczyńskiej kręgielni. Na to charytatywne kulanie przybył też nasz kierowca rajdowy leszczyński, Piotr Rudzki. Herbie, kulać nie możesz, bo no, ręka w opatrunku. Znaczy, generalnie kulać mogę, bo są dwie ręce, no ale... Ale ta prawa. Tak, no ale akurat niesprawna jest ta, co... No, jestem praworęczny, także oczywiście jest to, że jak prawa ręka jest kontuzjowana, to trochę utrudnia sprawę, ale ja myślę, że nie ma problemu i jak jest możliwość Andrzejowi pomóc, to po prostu trzeba to zrobić i tyle. No właśnie, to nie kolega, co prawda, z tras rajdowych, ale też z pokrewnej dyscypliny, bo też sporty motorowe. No tak, oczywiście, natomiast no, ja uważam, że nieważna tak naprawdę jest dyscyplina, bo czy to byłby ktoś z żużla, czy z kręgli, chociaż no trudno sobie jakąś większą krzywdę zrobić na kręgielni, no ale różne cuda się zdarzają. Myślałem, że nie będę jakoś tam zdolny, bo no mówię, ta operacja była dosyć poważna, ponad 20 szwów mam w ręce, także nie jest to takie hop-siup, ale no tak jak powiedziałem, no trochę mnie ta ręka boli, ale jakoś myślę, dam radę i nie powinno być problemu. Andrzeja Szymańskiego wspiera też, no tak po trosze, koleżanka z toru, Marysia Przybyłek, Marysia Speedway Team. No nie mogło cię tu dzisiaj zabraknąć. Oczywiście, że mnie nie mogło zabraknąć. Na mnie można zawsze liczyć. Czy będziesz kulała? Podobno będę kulała z Herbim. Herbie, będziemy razem kulać. Czyli na sąsiednich torach? Nie, razem, tak? W drużynie. Ja nie wiem. My jeszcze nie wiemy, ale będziemy kulać. To chyba sympatyczna akcja kibiców, że pomagają Andrzejowi, że mimo, że od zakończenia jego kariery minęło już sporo lat, pamiętają. Oczywiście, to jest bardzo miłe. Wspieramy go i wiadomo, zupełnie inaczej się czuje, jak ludzie go wspierają. Już nie chodzi o tą kasę, ale o samo wsparcie przecież, nie? Czy od czasu do czasu, poza tym dzisiejszym turniejem, gdzieś masz jakiś kontakt z Andrzejem, czy tak nie za bardzo? Na Facebooku. Andrzej mieszka niedaleko mnie, ale tak w ogóle to my się nie znamy. Czy on nie wie, że ty to ty, nie. Nie, chyba nie. Że jeździsz na motocyklu żużlowym? Nie wiem, chyba z Face'a mnie skojarzy, ale tak to nie wiem. Będzie wesoło. Jeżeli chodzi o te zmagania na kręgielni po raz pierwszy, czy od czasu do czasu bawisz się w jakiś bowling, kręgle? Raz byliśmy, to byliśmy z okazji, nas zaprosili jako honorowych dawców krwi, zasłużonych z niechłodu i też kulałam z nimi. Marysia, sezon żużlowy coraz bliżej, no też z Facebooka wiem, że bardzo intensywnie się do tego przygotowujesz. No oczywiście, wczoraj mieliśmy ostatnie zajęcia na sali, teraz chwila odpoczynku, może jutro lód będzie, bo jest mróz, więc może coś pokręcimy. Na lodzie gdzie? Na lodzie pod Śremem. Tyle Marysia Przybyłek i tyle jeżeli chodzi o pomoc, o to charytatywne kulanie dla Andrzeja Szymańskiego, wszystkim darczyńcom, wszystkim tym, którzy uczestniczyli w pomocy Andrzejowi, bardzo, bardzo mocno dziękujemy. Na moment jeszcze wracamy do naszych gości, czas naszego magazynu żużlowego już minął, ale tak rzadko bywacie. Robert ma średnią raz na 10 lat w Radiu Jelka, jeżeli chodzi o wizyty w magazynie żużlowym. Kuba jest po raz pierwszy, no, grzech nie wykorzystać. Robert, ligi zagraniczne, czy coś się szykuje? Czy tylko Liga Polska, czy coś zamierzasz po prostu, coś masz na myśli? Bo przecież jesteś doświadczonym zawodnikiem, startowałeś i w Szwecji, i w Anglii. Dokładnie, chcę spokojnie wejść w sezon. Przede wszystkim w Lidze Polskiej to jest bardzo ważne i istotne, aby rozpocząć ze spokojem te treningi, poukładać sprawy sprzętowe i jechać do przodu. Jeżeli chodzi o ligi zagraniczne, to będę startował w lidze szwedzkiej. Myślę, że to się wszystko już niebawem wyjaśni, ponieważ jeszcze kontaktu nie mam podpisanego, ale już niebawem będzie wszystko dograne, więc... Czy to będzie ta najwyższa, czy niższa liga? Allsvenskan. Myślę, że w Allsvenskan. Tym bardziej jest to świetny poligon dla jazdy, dla zdobycia jakiegoś tam doświadczenia sprzętowego przede wszystkim. No i tak to będziemy działać, na co będziemy jechać w spotkania i tyle. Najważniejsze jest, żeby wszystko pokładać, sprawy sprzętowe tutaj w Polsce, aby spokojnie, ze spokojną głową dobrze ruszyć, a później wszystko pójdzie za ciosem. Czy Kuba na razie przygląda się tym wszystkim działaniom zagranicznym, czy też chciałbyś gdzieś w przyszłości bliższej lub dalszej no, spróbować innych torów żużlowych, spróbować troszeczkę innego żużla aniżeli ten polski? Na pewno kiedyś będę chciał spróbować jazdę za granicą. Na razie zobaczymy w tym sezonie, ale myślę, że przyszły jeszcze następny sezon, to
na pewno będę chciał odprowadzić swoich sił w lidze zagranicznej. Robert, tak się składa, że no, startujesz praktycznie przez większość kariery poza naszym regionem. Czy masz jakieś firmy, jakichś sponsorów, którzy stąd pomagają ci, czy raczej nie? Mam sponsorów z zewnątrz, nie z tego regionu. Miałem sponsorów, którzy mi zawsze pomagali tutaj z tego regionu, ale to wiadomo, nie każdy będzie też ich pomagał czy wspierał przez całą karierę. To jest normalne i zrozumiałe. Mam świetnych sponsorów z okolic Lublina, gdzie wspierają mnie od kilku lat. Mamy bardzo świetne relacje rodzinne, więc wspieramy się nawzajem i tak naprawdę jesteśmy tą współpracą zachwyceni. Czyli taki sponsor jeszcze z tych lubelskich czasów? Z lubelskich czasów, tak, gdzie jest to do dzisiaj i fajnie to wszystko działa, funkcjonuje. My sobie możemy na dużo rzeczy pozwolić dzięki ich pomocy. Takie ostatnie słowo, trochę głupio brzmi, ale ostatnie słowo w naszym magazynie żużlowym należy do naszych gości. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić, jakieś specjalne, jakieś dedykacje? Przede wszystkim chcielibyśmy pozdrowić wszystkich tutaj kibiców i słuchaczy Radia LK. Trzymajcie za nas kciuki, wszystkich z Leszna i nie tylko, tych, którzy nas słuchają. Bywajcie na stadionie i kibicujcie nas. Kuba, jakieś specjalne pozdrowienia? No, pozdrawiam, jak mnie słucha, moją mamę. Pozdrawiam mamę. Pozdrawiam. Dziadka? Dziadka również pozdrowiam. Dziadka oczywiście, gdzie cały czas siedzi, wszystkie dni spędza w warsztacie i przygotowuje nam sprzęty. Teraz ma podwójną robotę. Podwójną robotę, więcej pracy, ale dziadek to lubi, więc dziadka to cieszy. No fajnie, pozdrówmy dziadka. Taka króciutka jeszcze informacja na zakończenie, bo aż się wierzyć nie chcę. 26 luty, minus grubo poniżej 10 stopni, czy koło 10 stopni na minusie, a jeżeli chodzi o plany treningów punktowanych w Ogólnie Leszno, to 21 marca, czyli za niespełna miesiąc w Toruniu Unia Leszna pojawi się na pierwszym takim treningu punktowanym. Dzień później, w czwartek 22 marca, Leszno przywita toruńskie anioły. 25 marca w Gnieźnie ten mecz, o którym mówiliśmy i będziemy jeszcze mówili, bo jesteśmy patronem medialnym tego spotkania. Start Gniezno kontra Fogo Unia Leszno w Gnieźnie. 3 kwietnia Fogo Unia Leszno z Rowem Rybnik i 4 kwietnia rewanż w Rybniku. To taki plan, oczywiście uzależniony tylko i wyłącznie od jednego, od pogody. Jeszcze jedno pytanie, czy gdzieś planujecie jakiś wyjazd na tor? Bo słyszałem, że Orzeł Łódź miał przynajmniej w planach wyjazd na Węgry, ale tam zdaje się też pogodowo nie za bardzo. Wszystko uzależnione jest od pogody. Jest chyba jakiś plan, rozmawialiśmy z trenerem 16-19, 3-4, może 5 dni, od 3 do 5 dni na Węgry. Zobaczymy, jaka będzie pogoda i to jest wszystko od tego uzależnione. Może u nas się warunki poprawią i będzie można tutaj korzystać z miejscowych tutaj torów. Chociażby tego pod domem. Chociażby pod domem, niedalekiego toru koło domu, gdzie zawsze byliśmy mile witani, więc byśmy chętnie skorzystali, jeżeli będzie taka możliwość, ale musi nam pozwolić na to pogoda, abyśmy mogli wyjechać na tor, więc będziemy spoglądać w prognozy, aby to się wszystko zmieniło i jak najszybciej mogli skorzystać z toru, bo jednak tym cały czas żyjemy, całą zimę się przygotowujemy, chcemy już jeździć. I to tyle w naszym przedłużonym znowuż magazynie żużlowym. Przypomnę, że państwa i naszymi gośćmi byli członkowie Misiek Racing Team, jak tak zostanie, Robert Miśkowiak i Kuba Miśkowiak. Dziękujemy za przybycie do studia, państwu dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Reklama. Magazyn żużlowy. W każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca.